Mroczne lata, część druga. Dobra, moi kochani, lecimy sobie z kolejnym odcinkiem Plants vs. Zombies. Witam was bardzo serdecznie i o zdrowie pytam. Słuchajcie, dzisiaj Dark Ages, lecimy sobie dalej. Chwila, jak mógłbym zapomnieć o najważniejszym, czyli o evencie, przecież my kochamy tak eventy. Tak więc zagrajmy sobie ten event, zobaczymy co dzisiaj się wydarzy. Oczywiście to jest kolejny odcinek z Plants vs. Zombies 2. Tak jest, kurde, gierka po prostu, okej, dobra. To jest to. Dobra, już więcej wiem, co tu się robi. Mam nadzieję, że uda mi się to przejść. Ciekawe, jak to będzie działało. No dobra, puśćmy jakieś. Was mogę puścić gdzieś z tyłu. Ciebie tutaj puścimy. Mam nadzieję, że to zadziała. Dobra, ładujesz się. Ciebie możemy tutaj puścić. Ciebie tutaj. I ciebie tutaj. Dobra, okej. Nie wiem, czy dobrze to wykombinowałem. Mam nadzieję, że dobrze, okej. Oczywiście bomby ziemniaczane jak najbliżej postaram się stawiać, żeby one nam tutaj jak najdłużej wytrwały. Taki jest plan ogólnie. Okej, ty się ładujesz dopiero. To niedobrze. To bardzo niedobrze, bym powiedział. Dobra, okej, jest w porządku. Wy jesteście naładowani, bardzo fajnie. Wielka fala nadciąga. Dobra. Boom. Super. Spoko. O nie, tutaj jakiś skoczek nam się trafił. Niedobrze. Okej, jakieś bomberki ziemniaczane. No i dobra, i chyba idzie całkiem spoko. Takie mam wrażenie. Bum. Puścimy jakąś chmurkę może, taktyczną. O nie, jaka tu masakra. Halo. Was jest tutaj za dużo. Was jest tutaj po prostu za dużo. Jeszcze Sandstorm. Ale dymy się tutaj nam dzieją. Dobra. Wyłączymy troszkę tej elektroniki. Dobra, puścimy w ciebie. I w sumie, ej, sporo dostajemy. To będzie całkiem proste z tego co widzę. Nic tutaj skomplikowanego nie będzie. Na szczęście to przejdziemy już tak. Tak czuję, że powinno nam się udać. Dobra, powyłączajmy ich trochę. Dobra. Tutaj coś rozstawmy może. Spoko. Na środku by się przydało. Dobra, wyłączmy. I na środku. Tak jest. Żeby to tutaj. Dobrze, że już grałem w te po prostu elektroniczne poziomy. Bo tak to bym tego nie przeszedł. Oj nie. Okej. Nie wiem, gdzie powinienem rozstawiać tej kolejnych. Mam dziwne przeczucie co do tego. Okej, przepycha nas tutaj niestety. Kurde. Dobra, dezaktywujmy ich chociaż na chwilkę. Okej, przyspieszmy to, bo ten poziom już został przez nas ukończony. Właśnie w tym momencie. Okej. Zróbmy tak. No i pięknie, dobra, zrobiliśmy to. Niewiarygodne, udało się. No jeszcze w sumie nie, no dobra. Jeszcze się nie udało. Dezaktywacja i podwójna dezaktywacja. Jejku, ile oni mają życia? No bez przesady. Boom. Super, otwieramy sobie piniaty. Weźmy sobie te 1000 monet, ej no trochę nam się przywarciło. Oraz jakaś roślina, której jeszcze nie odblokowałem. Spoko, bardzo fajnie. Okej. Jeszcze jeden dzień i będziemy mieli głowę zombiaka, więc bardzo fajnie. Nie chcemy oglądać reklamy. Nie chcemy grać jeszcze raz, tak więc wracamy sobie tutaj do naszego poziomu, czyli do Dark Ages. Zobaczymy jak nam pyknie. Okej, zobaczymy w ogóle ile my dzisiaj damy radę poziomów. 6, 4, 5 i 6 pewnie, tak obstawiam. Więc dzisiaj dwie nowe rośliny chyba odblokujemy. O ile się uda przejść, zobaczymy co tutaj na nas czeka. Okej, ładowanie, mam nadzieję, że to nie będzie nic trudnego. Tu. Call upon... okej. Dobra.
Dobra, okej, okay, czyli będziemy tutaj grzybki rozstawiać. Znowu misja z grzybkami, tak coś czuję. Okej, okay, spoko. Niech ta kapusta już tutaj bije w te nagrobki, właśnie. Ty też możesz coś już tutaj bić. Okej, okay, bije w zombiaki, super. No idealnie ją rozstawiłem, bo akurat tutaj szły sobie zombie. Mogę to przyspieszyć? Przyspieszymy troszeczkę. O nie, to jest ten grzybek. On był dobry z tego co pamiętam, ale zapomniałem co on robi. On chyba ich tutaj jakoś przeganiał, takie mam wrażenie, albo coś w tym stylu. Okej. Okay. Rozstawiajmy te grzybki, tu jest troszkę niebezpiecznie. To rozstawimy sobie taktycznego grzyba. No i tu już niestety robi się niebezpiecznie. Nekromancy, czyli z grobów wyjdą teraz. O kurde, to może być bardzo trudny poziom tak swoją drogą. Okej, chyba będzie się opłacało po prostu bić kapustę i tyle. O nie. Naprawdę? Zostałem zmuszony do użycia zdolności. I to tak szybko, No tego się nie spodziewałem. Dobra, porozstawiajmy te grzybki trochę. Kapusty coś tam biją i to jest dopiero prawie połowa, okej. Dobra, może tutaj. Może tutaj. No, trzeba będzie naprawdę uważać, okej. Tamte grzybki sprawiają, że te zombiaki się cofają, więc jak najbardziej spoko. Dobra, wielka fala nadchodzi. Dobra, i mamy rządek kapusty, więc jest już w porządku. Jakoś sobie tutaj powinniśmy poradzić ze wszystkim. Okej, ten zawrócił, dobra, idealnie, po prostu. Może przeczekajmy jeszcze z użyciem jakichkolwiek umiejętności. Tu idzie was sporo, więc trzeba będzie was pozawracać. O nie, jeszcze więcej ich wychodzi. Najgorzej. A one zjadają się nawzajem. No dobra, spoko. To było całkiem mądre posunięcie, muszę przyznać. Dobra, użyjmy to na grobku, żeby tutaj nie zrobiło czasem jakiejś nekromancji. Przypadkowo. Dobra, użyjmy. Mam wrażenie, że to się może źle skończyć. Dobra, zawracasz. Pięknie, dobra. Wszystko jest, wydaje mi się, że pod kontrolą. O nie, nowe nagrobki. Dobra, na pewno chcę tego z listkiem, to jestem pewien. Mamy już 4, więc... kolejny listek, super, mamy 3 listki, więc możemy zrobić tak. Nawet 2 razy, bo mamy już kolejny, no to już jesteśmy ustawieni, można powiedzieć. Chociaż nie, jeszcze będzie duża fala, więc też trzeba będzie na nią uważać trochę. Ale mamy już tyle kapusty, że to po prostu powinniśmy dać radę. Tego zawrócimy. Dobra, wracaj typie. Tutaj raczej nie powinny nam stanowić jakiegoś większego zagrożenia. Wyżej ciebie grzybku możemy wykopać i zamienić na tego. Dobra, spoko. Okej, to jeszcze nie jest duża fala. Tutaj trzeba uważać, bo zaraz może się pojawić jeszcze kolejna, czyli ta duża fala. I może się zrobić niebezpiecznie. Zjadł jedną kapustę, najgorzej. Straciliśmy jedną niestety, ale dobra. Finałowa fala, wielka fala nadciąga. Co to będzie? Raczej nic skomplikowanego. Szkoda tylko, że mam jeden listek. Dobra, mam jeszcze kosiarki, więc też jak najbardziej. Właściwie pługi bym powiedział, bardziej niż kosiarki. Więc powinno się udać. Spróbujmy użyć tego. Pyk. Dobra, przegońmy tych trochę. Tutaj powinienem ich przegonić bardziej. Dam jeszcze jedną kapustę, to nic dobrego z tego nie będzie niestety. Dobra, powinniśmy to zrobić. Raczej bez problemu. Taki dość prosty poziom. Nic skomplikowanego. Przyjemny do gry z tego co tutaj widzę. Dość przyjemnie się grało. Pyk. I zdobyliśmy super grzybka. 125 kosztuje, okej. Okej, trochę jednak kosztujesz, ale myślę, że jakoś będzie można go wykorzystać. Takie mam wrażenie.
Dobra, Fume Shroom. A, bo on za... Właśnie, bo on jak strzela, to strzela we wszystkich i to przenika przez innych przeciwników, więc też będzie można fajnie go wykorzystać. Dobra. Lecimy z kolejnym poziomem. Co tutaj będzie teraz na nas czekało? Co to będzie? Co to będzie? Okej. Okej, czyli ten Fume Shroom będzie przydatny tutaj. Okej, grzybki ze słońcem, spoko. Ja bardzo lubię te mroczne, te takie nocne poziomy, bo są te grzybki, co nie? Ich się zawsze fajnie tutaj używa. Okej, wykorzystajmy pana kryształka, który jest moim zdaniem jedno... Ty kosztujesz 0, okej. Zapomniałem całkowicie o tym. I ciebie też możemy tutaj... O, nawet upgrade jest za ten. Może się przydać. Special Freeze, dobra, jak najbardziej. Chyba ciebie też mogłem ulepszyć za 1000, no dobra. Spoko, możemy sobie poulepszać trochę te rośliny. I. Gdzie ty jesteś? Halo. Dobra, tu jesteś, dobra. Taki dość dziwny skład, mam nadzieję, że to pyknie. Mam nadzieję, że to wypali, zobaczymy zresztą. Pyk. Stawiamy oczywiście na początku grzybki, żeby nie było. On niech sobie tutaj strzela, bardzo fajnie. Pierwsze co to trzeba te grobki rozbić ze słońcem. To jest takie, uważam, że podstawa po prostu, podstaw. Żeby tutaj jak najwięcej słońca dostać. No i oczywiście grzybki, 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 jeszcze raz grzybki. A? Pyk. 25. Coś tutaj nietypowo się robi, że tak powiem. Dobra, możemy go jeszcze raz w sumie zamrozić. Ty będziesz spowalniać, tak obstawiam. Tak też coś pamiętam, że coś takiego było. Dobra, grzybki sobie będą powoli rosły. Super. Mógłbym sobie pozwolić na coś lepszego. Pyk. Na jakiegoś Fume Shrooma tutaj może nawet. Powolnienie, to nie nadążam. Ustawiam, że na telefonie było, dałoby radę to szybciej zrobić. Ale niestety nie mamy takiej możliwości, bo nie mamy jeszcze telefonu super dobrego, żeby z telefonu sobie gry nagrywać, tylko trzeba na emulatorze cisnąć. Okej. Okej. Dobra, jak grzybki wyrosną, to już będzie spoko. Tum, 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 tum. Dobra, taki tutaj rządek tych. Spoko. Tak to zrobiliśmy, okej. Pyk. O nie, to błazen. Trzeba go szybko zamrozić. Nie wiem co robi, ale nie podoba mi się to. Jakiś błazen tu nas atakuje. Dobra, weźmy sobie jeszcze tego. O ty! Co to za jakieś podjadanie mi tutaj? No właśnie, wadą tych dużych jest to, że... Dobra, szybko wykopmy. Że one niestety... O Jezu, nie ten co trzeba. Chciałem ciebie tutaj. Ewentualnie ciebie tutaj. Okej, dobra. Wielka fala nadciąga. Raczej wielka fala już mi tutaj nic nie zrobi. Nie są w stanie mi tutaj w żaden sposób zagrozić. Jeszcze mam te grzybki za 0. Kurde. Nieźle. A użyjmy sobie tego laserka. Spoko. Coś tam zadaliśmy obrażeń. Nie ma co ukrywać. Dobra. W ten sposób. Wszystkie grzybki prawie już nam wyrosły. Nice. A co tu za jakieś podchody? Dobra, widzę, że tutaj się zrobiło troszeczkę łatwo. Zrobiłem sobie taką armię, że tutaj raczej nikt się już nie przebije przeze mnie. Dobra, zróbmy tak. Jeszcze raz tak możemy zrobić. Dobra, wszyscy spaleni po prostu, na popiół. Wszystkie zombiaki zostały spalone. Okej, no nie wiem, czy opłaca mi się tutaj cokolwiek spowalniać, szczerze powiedziawszy. Dobra, użyjmy... A, bo tu jeszcze będzie duża fala. Dobra, to musimy zaoszczędzić. Nie wiadomo, co tutaj może nas spotkać.
Okej, okay, dobra, na wielką falę wszystko zużyjemy, wszystko co mamy. Finałowa fala nadciąga. Wiaderkowe świry. Dobra, spowalniamy. Okej. Okay. Pięknie! Poszło nam pięknie! Ostatni zombiak padł. No i gitara. Nawet nie musiałem żadnych tutaj zdolności tych z dołu używać. Bez problemu daliśmy sobie radę. Super, całkiem fajny poziom. Całkiem fajny i całkiem przyjemny. Sunbeam. Okej, za jeden poziom. Czyli jeszcze jeden poziom i odblokujemy sobie słoneczną fasolkę. Tak ją chyba możemy tutaj nazwać. Słoneczna fasolka. O, oczywiście reklama jakaś. Raczej nas to nie interesuje. Tu. Dobra, okej. Okay. No i tak w sumie dziwnie zrobili, że od razu dostajemy fasolkę. Tych poziomów tu jest całkiem mało, bo jest ich zaledwie 20, więc też, no... Nie ma ich tutaj zbyt dużo, ale dobra, spróbujemy sobie zrobić szósty. Szósty poziom, zobaczymy co tutaj ciekawego będzie. Plan your defense and defeat the zombies. Okej. Okay. To będzie z tych takich poziomów... O nie, mam 2000 słońca. Wszystkie moje taktyki pójdą na marne. Dobra, co mogę zrobić? Mam 2000 słońca do dyspozycji. Muszę to tak rozplanować, żeby to działało. Dobra, no to tak. O nie! Nie mogę używać tych grzybków. No nie, bo on jest za darmo przecież. Ja chciałem go użyć. Dobra, użyjemy tego może? Jakiegoś hologroszka? Chili Beam, okej. Okay. Nie mam jeszcze tych wisienek, one też były bardzo spoko. Kurde. Myślę tutaj taktyką, może zwykłego orzeszka, bo jest tańszy. Jakieś potato bombsy. W sumie po te ziemniaki mogłyby być całkiem spoko rozwiązaniem. To raczej nie ma nic do zdmuchiwania. Okej, okay, ty kosztujesz 0, ale później kolejne już twoje przemiany kosztują milion. Setkę. Okay. Jeszcze dwie jakieś rośliny potrzebuję. Weźmy ciebie może i ciebie po prostu, tak żeby po prostu było ciekawie. Dobra, czy mogę się to jakoś rozstawić, czy... Nie mogę, dobra. One już tu będą wychodziły chyba od razu, te zombiaki. Nie, nie będą wychodziły. Aha, muszę kliknąć. Dobra, już prawie zapomniałem. Okej. Okay. Taktyczne rozwiązanie. Dobra, 1300. To za mało, to za mało. To zdecydowanie za mało. Obronę już tutaj podstawową możemy kombinować. Sposób. No kosztują tylko 25, więc to jest jak najbardziej... Spoko opcja i powinny ich tutaj rozstawić jak najwięcej. Takie mam wrażenie, że to jest całkiem dobra taktyka. Taktyka na miny ziemniaczane. Czy one czasem nie będą się aktywowały długo? No właśnie. To jest pytanie, czy one nie będą się aktywowały czasem z długo. 50 fasolka, dobra. Okej. Okay. Spróbujmy. Czemu by nie? Zobaczymy, może to zadziała. O, zjedzcie fasoleczkę, zjedzcie. Tylko na to czekam. Okej, okay, nekromancji, bo grobki oczywiście tutaj. Aha, okej. Okay. Przedostałeś się jednak, spoko. Nic na to nie poradzę, no wyszedł z tego grobku, więc tutaj... Ej, mamy tyle mocy, okej, okay, dobra, no to już możemy nawet się tutaj zabawić trochę. W ten sposób.
Kolejne groby się pojawiają. Niedobrze, niedobrze. Jakąś ochronę może. Dziwną taktykę sobie wymyśliłem tutaj, ale chyba działa, chyba działa. Wychodzi na to, dobra, mamy zero już. Zero mocy, zero wszystkiego. To już mogę przyspieszyć i nic więcej tu już nie jestem w stanie zrobić. Liczę tylko na to, że te potato minesy tutaj zrobią swoją robotę. Dobra, jeszcze po tej fali będzie jakaś duża, jeszcze jedna fala i chyba potem będzie już duża fala. Okej, błazny, spoko. Dobra. Nekromancja, oczywiście. Boom. Super. Monetka, super, to złota moneta. I to jest niby ten wyższy poziom, nie wiem. Jakoś mi się na początku tutaj dobrze gra. Może po prostu dlatego, że lubię te takie nocne poziomy. Dobra, i teraz wielka fala. Finałowa fala. No i to jest najgorsze. Dobra, jeżeli tutaj będą przychodzić, to będę musiał zdolności użyć, ale tutaj, jeżeli chodzi o pozostałe, to mamy kosiary, więc bez problemu powinniśmy sobie poradzić. Dobra, zobaczymy. Jest przyspieszone wszystko, więc mam nadzieję, że to przejdziemy. O kurde, ci z wiadrami. Najgorzej. Ważne, żeby tych rozwalić tutaj. To jest takie najważniejsze. Reszta mnie raczej nie interesuje, bo mamy kosiary. Tu. Dobra. Dostał ten z wiadrem. Orzeszek się broni. Orzeszek się cały czas tutaj broni. Ale chyba poległ. No niestety. Dobra, trzeba było użyć. No ale skoro już używam, to drugiego też możemy zmieść. Dobra, no i mamy fasolkę. Pan fasolka. Świecąca fasola. Ciekawe, jak ona będzie działać. Kiedyś chyba już jej używałem, ale... Zombies that eat, it drops sun when damaged. Okej, okay, spoko. Czyli zombiaki, które zjedzą tą fasolkę, dropią słońce. Spoko, da się to jakoś wykorzystać. Zobaczymy. W następnym odcinku będziemy sobie ją testować. Tak więc dobra. W tym miejscu sobie kończymy powoli ten odcinek. Zobaczmy jeszcze, co my tutaj mamy do zrobienia. Tak sobie po prostu się rozejrzę. Okej. Okay. 7, 8 i w następnym odcinku odblokujemy głowę, tak więc oglądajcie. Dobra, kończymy, mam nadzieję, że się wam podobało. Przypominam jeszcze na koniec o G2, gdzie z kodem Admiros możecie sobie kupić jakąś tanią grę. 3% zwrotu, więc jeżeli ktoś by chciał, to zapraszam, możecie skorzystać. Link znajduje się w opisie. I to tyle, zapraszam na kolejny odcinek z gry Plants vs. Zombies. Mam nadzieję, że obejrzycie i mam nadzieję, że złapkujecie. To tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!